W polityce w Polsce mamy do czynienia z ruchem robaczkowym. Ruchem robaczkowym w jelicie grubym, czyli tam się coś dzieje, coś fermentuje, coś się psuje, coś się dzieli, coś się mnoży i nic tego, nic owego mamy rozłam na tak zwanej lewicy, czyli de facto w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która dwukrotnie zmieniła nazwę, zacierając za sobą ślady metodą lisiego ogona i myślę, że wszystko ludzie zapomnieli. Nie, nie wszystko. I ta nowa partia, partyjka, ugrupowanie, stowarzyszenie, nie wiem co to jest, liczące kilka osób, nazwało się Polską Partią Socjalistyczną. No jeszcze nam tego brakowało. Kolejna odmiana socjalizmu w wydaniu komunistycznym. Tam jest pierwsza dama komunistycznej polityki, Joanna Senyszyn. Tam jest Andrzej Rozenek, wiceurban. Tam jest Robert Kwiatkowski, znany ze swojej działalności medialnej, publicznej, politycznej wcześniej. Jeszcze po tatusiu ze stanu wojennego. To była tuba propagandowa Wojciecha Jaruzelskiego. Czyli mamy do czynienia z czymś, co się nazywa nihil novi. Stare, ograne i zgrane postaci w polityce usiłują stworzyć coś nowego. Jest to ucieczka do przodu. Zostawiamy to, co narobiliśmy i mówimy, że to nie jest nasze. Nasze to będzie dopiero to, co narobimy. I tak aż do skutku. Tu trzeba wspomnieć wybitnego teologa i filozofa katolickiego, franciszkańskiego, Williama Ockhama. On żył na przełomie XIII-XIV wieku i stworzył w postaci swojej myśli coś, co później, dużo później, już po jego śmierci, zostało nazwane brzytwą Ockhama, jako zasada ekonomii myślenia. Czyli żeby wybierać prostotę myślenia, żeby nie gmatwać wszystkiego i nie tworzyć czegoś ponad potrzebę, czyli nie tworzyć bytów ponad potrzebę. A z tym mamy do czynienia w polityce w Polsce. Nie w polityce polskiej, bo takiej nie ma. W polityce w Polsce. Tworzenie bytów poza potrzebę. Ta potrzeba jest tak naprawdę niewielka. Prawdopodobnie byśmy w ogóle nie odczuli, gdyby ich było mniej, albo gdyby w ogóle przestali politycznie istnieć, nawet byśmy mogli odetchnąć z ulgą. Tak się niestety nie dzieje. Oni jeszcze przez wiele następnych lat będą politykę jako taką całkowicie plugawić, zniechęcając ludzi do takiej działalności. I tu rodzi się pytanie. PPS, Polska Partia Socjalistyczna. Co ma z nimi wspólnego towarzyszka Senyszyn, towarzysz Rozenek, towarzysz Kwiatkowski i ta cała grupka, która sobie przypisuje taką działalność? Ma. Oni się doszukują swoich korzonków w tej części, która była prokomunistyczna. A wbrew pozorom nie była to znikoma jakaś grupa, nie jakiś znikomy odłam Polskiej Partii Socjalistycznej, ale całkiem pokaźny. Oni w roku 1920 poszli z komuną, niestety. Podczas wojny z bolszewikami spora część działaczy i szeregowych członków Polskiej Partii Socjalistycznej uwierzyła w hasła bolszewickie, że niosą Polsce, czyli masom robotniczym na świecie, wyzwolenie i że będzie od tej pory dyktatura proletariatu jako coś zupełnie bardzo dobrego. Ulotki z tamtego okresu, przypominające jak Polska Partia Socjalistyczna pisała w roku 20 probolszewicko, a później w kolejnych wyborach w roku 1922 roku całkowicie się tego wypierali. Trzeba to przypominać i zacząć trzeba właściwie od rzeczy najważniejszej. Od tego jak zdefiniował, jak pokazał socjalizm wybitny polski historiozof Felix Konieczny. On uznał, że socjalizm jest tworem cywilizacji żydowskiej. I nie dlatego, że to był twór Żyda Karola Marksa z rabinicznej rodziny. Chociaż to pewnie jakiś wpływ miało, bo jak się czyta Kapitał Karola Marksa, to tak jakby były te całkowicie niezrozumiałe części Talmudu, niedostępne dla człowieka normalnie zdrowo myślącego. On uznał, że to nie jest przyczyna, że jest to twór cywilizacji żydowskiej. Nie to, że ci myśliciele, pierwsi założyciele tej doktryny byli takiego pochodzenia, tylko że socjalizm był i pozostał mechanizmem apriorycznym, czyli wymyślonym
To jest twór sztuczny, niepotrzebny i obiera się na gromadności jako zaprzeczeniu katolickiego, chrześcijańskiego personalizmu. Wszystko to, co można, a nawet nie można ująć w ramy prawne, socjalizm ujmuje. I to jest właśnie Talmud, składający się głównie z zakazów i z nakazów i z takiego sposobu myślenia. Socjalizm jest, tak samo jak talmudyzm, wrogiem historyzmu, a to jest podstawa cywilizacji łacińskiej. I przechodzimy do rzeczy kolejnej, bardzo ważnej. W wielu wypowiedziach, także ostatnio w mediach społecznościowych, można spotkać się w dyskusjach z takim stwierdzeniem, że socjalizm był tworem całkowicie polskim, arcypolskim, arcydzieło polityczne polskiej myśli politycznej. I taki jeden dyskutant, który wszedł ze mną, czy chciał wejść, nie mam na to czasu, żeby ludziom wytłumaczyć jak łopatą do głowy, jak było naprawdę, pan Dariusz Bondar. Przypuszczam, że człowiek dobrej woli, dobrze chce, ale niewiele wie. Napisał tak, w odpowiedzi do Żebrowski. Dwóch z nich, Zbrożyna i Wolski, uczestniczy i twórcy najpiękniejszej z polskich idei, socjalizmu polskiego. Należeć powinni dziś do grona tych, o których powinny pisać i popularyzować wszystkie historyczne instytucje państwowe. Postaci nie kwestionuję, nie wiem jakie miały zasługi, ale to jest rzecz ocenna, indywidualna. Być może jak najbardziej i nie stawiałbym temu żadnych przeszkód. Ale mówienie, że to była najpiękniejsza polska idea, socjalizm polski, jest nie tylko grubym nadużyciem. To brzmi jako obelga, dlatego że socjalizm nigdy nie był produktem polskim, nie był wytworem naszej cywilizacji. To był międzynarodowy twór polityczny, ideologiczny, gdzie socjalizm w Polsce, a nie socjalizm polski, był tylko jego odnogą, odnogą ruchu rewolucyjnego. I dalej pan Dariusz Bondar uważa i tłumaczy tak. Proponuję poczytać trochę więcej w temacie problemu. Pozna pan zapewne losy socjalistów, których w tym okresie komuna tępiła. Tymczasem proszę przestać sadzić bzdury w internecie. To komuniści odpowiadają za zbrodnie tego okresu. I to byłaby prawda, gdyby Polska Partia Socjalistyczna, mająca przecież ogromne zasługi w polskim państwie podziemnym, zachowała swoją tożsamość i nie poszła ręka w rękę z komunistami. Poszła. W 1945 roku stworzyli z Polską Partią Robotniczą tak zwany Jednolity Front. Razem w wyborach, które też były farsą, nie wyborami, razem w działalności administracyjnej nad zdobytym terytorium, dostawali się także do służb, chociaż niechętnie przez komunistów wpuszczani jako jednak konkurencja, ale współuczestniczyli w aparacie zbrodni jako takiej. Były niewielkie grupy i jednostki wywodzące się z Polskiej Partii Socjalistycznej, których postawa jest jak najbardziej szlachetna i godna docenienia. To jest Kazimierz Pużak, który wprawdzie w roku 17-18 poszedł z Bolszewią, ale gdy zobaczył, co to jest, szybko od tego odskoczył i w 1920 roku już się przeciwko bolszewikom opowiedział. Później po aresztowaniu już tak zwanej Polsce Ludowej, zatłuczony na śmierć przez strażników więziennych. Postać piękna, który wspaniale zachował się przed sądem komunistycznym. Ale to była jednostka. I takich jednostek wywodzących się z PPS-u, nie takiego formatu, nie takiej skali, było naprawdę niewiele. Kilkaset tysięcy członków Polskiej Partii Socjalistycznej wzięło udział w farsie budowania państwa komunistycznego jako państwa ludowego i polskiego, co było nieprawdą. Byliśmy sowiecką kolonią i tak przez Sowietów byliśmy traktowani. I socjaliści jak najbardziej wzięli w tym udział. To byli tacy ludzie jak Bolesław Drobner, kuzynek Rafała Trzaskowskiego, Józef Cyrankiewicz, najdłużej chyba działający premier w Polsce Ludowej, Lucjan Motyka, członek Komitetu Centralnego, minister kultury, pierwszy sekretarz w Krakowie, tak dalej. Byli też inni, socjaliści, wywodzący się z tych ruchów socjalistycznych, którzy później z komuną poszli ręka w rękę. Oskar Lange, czyli agent sowiecki, działający w Stanach Zjednoczonych po przyjeździe agent sowiecki w Polsce Ludowej strukturach władzy. Jan Mulak, wybitny, bardzo zdolny polski trener, ale niestety te jego zadry w życiorysie, mordowanie Żydów, które później zrzucano na bandy NZ-owskie reakcyjne, jednak bardzo źle o nim świadczą. I to jest to drugie oblicze
socjalizmu w Polsce, nie polskiego socjalizmu, nie jako najpiękniejszej polskiej idei. To jest coś zupełnie innego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to prowadzi do olbrzymiego zamętu. Socjalizm jest traktowany jako równy, prawny nurt normalnego myślenia, co nie ma nic wspólnego z prawdą. To wybranie gromadności zamiast personalizmu, to odrzucenie historyzmu, czyli doświadczenia dziejowego, jakie na nas spada, jest zaprzeczeniem normalnej, zdrowej myśli europejskiej. Polskim tworem nigdy nie był i nie będzie socjalizm, bo on został w Polsce implantowany, przyniesiony z zewnątrz. Nie tak właśnie, jak Konieczny tłumaczy. Nie dlatego, że twórcą tego socjalizmu był Karol Marx, tylko dlatego, że wszystkie najważniejsze założenia socjalizmu są takie, jak wywodzące się myślenie talmudyczne. I mamy to do dzisiaj. Ludzie, którzy mówią, że są lewicą, że są liberałami, że są konserwatystami, że bardzo się różnią od tego nurtu, mają więcej z nim wspólnego, niż im się wydaje. Albo wiedzą, że mają więcej, ale udają, że nie mają. Socjalizm w Polsce jest naszym nieszczęściem. Myślenie socjalistyczne jest naszym nieszczęściem. I niewiedza, niepełna wiedza o socjalizmie w Polsce jest także naszym nieszczęściem. Jak najdalej od takich ugrupowań, jak najdalej od takich uzurpatorów, którzy nawet te resztki normalnej idei socjalistycznej potrafią całkowicie zabić. Czyli Joanna Senyszyn jako głowa, czy ta osoba w lateksie z pejczem w ręku ma być symbolem polskiego socjalizmu? A co to ma wspólnego z Polską? I co to ma wspólnego z polską myślą polityczną? To się dzieje w Polsce, to prawda. Ale w Polsce się dzieje bardzo wiele innych rzeczy, które z nami nie mają nic wspólnego. I my z nimi nie chcemy mieć nic wspólnego. Precz z socjalizmem. To jest najważniejsza podstawa, zasada zdrowego myślenia. Żadna gromadność, żaden ahistoryst, trzeba tego unikać, rozwijać się od podstaw, uczyć się, studiować, myśleć, ale nie przyjmować, nie łykać tego, co nam się podaje jako coś gotowego. I tą konsekwencją socjalizmu światowego jest to, co dzisiaj jest ideą europejską, sztucznie zwaną ideą. To jest to gromadne myślenie. To jest to ubieranie wszystkiego w formułkowatość. Jeśli parlament w Polsce po 4 latach kadencji chwali się tym, że uchwalił kilkaset ustaw, już pomijając wtórne dalsze te wywody prawne, które się z tym wiążą, interpretacje zarządzenia, rozporządzenia i tak dalej, to znaczy, że dzieje się z nami bardzo źle. Pierwszy normalny parlament, jeśli do takiego kiedykolwiek w Polsce dojdzie, będzie wtedy, jeśli po 4-letniej kadencji będą mogli podnieść głowę do góry i z podniesionym czołem powiedzieć: zlikwidowaliśmy 300 ustaw dotychczas będących w obiegu. Tak, to będzie szczególna zasługa i to będzie walka z tym prawniczym elefantiazisem, czyli słoniowatością. Człowiek normalny, ale nawet prawnik siedzący w tym na co dzień, nie jest w stanie tego wszystkiego poznać i z tym wszystkim się zapoznać. I to trzeba później wyjaśniać, dokładać, interpretować, poruszać się w gąszczu, w którym wszyscy giną. Zarówno sąd, prokurator, jak i podsądni. Znika to, co jest istotą, czyli sprawiedliwość, a pozostaje formułkowatość. To są Niemcy wobec Polaków. Czyli los, jaki nam zgotowali, jest naszym dziełem. To my na to zasłużyliśmy. Jeśli będziemy z Niemcami współpracować, to oni być może dla nas będą lepsi. Nie tylko Żydzi byli tak traktowani. I tu tym przykładem tej zbiorowej odpowiedzialności jest Besonderbezirk Białystok, czyli okręg szczególny Białystok, wcielony do Prus, który miał się w pierwszym rzędzie po ziemiach zabranych na zachodzie, czyli Pomorzu, Śląsku i Wielkopolsce, stać się terenem rdzennej Rzeszy przy wytępieniu ludności miejscowej. Ale to miało nastąpić z czasem.